Szanowni Państwo, mam przyjemność zaprezentować króciutkie wyniki pilotażowego badania dotyczącego strachu przed kleszczami w grupie rodziców z terenu Wielkopolski. Badania zostały zrealizowane przez zespół Katedry Łowiectwa i Ochrony Lasu Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ze współpracy z Państwową Akademią Nauk i z Kurnika. Skąd pomysł na takie badania? Coraz częściej w mediach słyszymy o pojęciu, jakim jest kleszczofobia. Fobia, czyli strach wręcz chorobliwy. W nauce znany jest najbardziej zbliżony do tego pojęcia strach przed roztoczami, czyli akarofobia. Jednak bardzo często mówi się nie o roztoczach, a o kleszczach. My w zespole przed kleszczami kleszczy się nie boimy. Spotykamy się z nimi na co dzień. Mamy je w szafie, na biurku, pod mikroskopem, obok mikroskopu. Niektórzy mają nawet kolczyki z kleszczami. No i co najważniejsze, na koszulkach katedralnych mamy ich dalekiego kuzyna, jakim są roztocza. Skąd pomysł, że faktycznie ta kleszczofobia może być problemem? W naszej praktyce edukacyjnej spotykamy się z dziećmi, które boją się wejść do lasu, które przed wejściem do lasu otrzymują milion telefonów od rodziców, czy na pewno jesteś dobrze spryskany, czy na pewno przykleiłeś plasterek, czy na pewno masz włożone spodnie w skarpetki, czy na pewno będziesz szedł tylko ścieżką i nie będziesz wchodził do lasu. To są rzeczy, które w dużym stopniu ograniczają możliwość poznania lasu przez dzieci. Na tej podstawie wnioskowaliśmy trzy hipotezy badawcze, które postanowiliśmy sprawdzić w naszych badaniach. Po pierwsze, rodzice boją się kleszczy i chorób, które one przenoszą, i ten strach przenoszą na swoje dzieci. Po drugie, strach wynika z braku wiedzy lub wiedza jest po prostu błędna. No i na podstawie rozmów z rodzicami, którzy deklarują, że tą wiedzę mają głównie z internetu lub z innych mediów, postanowiliśmy sprawdzić wiedzę, która jest zawarta na stronach skierowanych do rodziców, czyli stronach parentingowych, które według naszej hipotezy zawierają nierzetelne informacje. Jak to sprawdzaliśmy? Poprzez dwie metody. Poprzez ankiety oraz analizę artykułów zawartych na stronach parentingowych. Przeprowadziliśmy 115 ankiet w dość zawężonej grupie, jaką są zaledwie rodzice z Wielkopolski. Jako że są to badania pilotażowe, nie chcieliśmy ich poszerzać o większą grupę badawczą. Zadaliśmy im 10 bardzo prostych, podstawowych pytań oraz oczywiście metryczkę. Ankiety były rozpropagowane w grupach społecznościowych związanych z mamami na terenie miasta Poznania lub Wielkopolski. Jeżeli chodzi o strony parentingowe, zapytaliśmy te same mamy, którym przesłaliśmy ankiety, o to, jakie są strony internetowe, z których najczęściej czerpią informacje, które strony polecają jako strony rzetelne, z których warto korzystać i zbierać informacje. Wymieniły 15 najpopularniejszych stron. Na tych stronach poprzez wyszukiwarki własne tych stron sprawdzaliśmy, jak w dużej ilości artykułów znajdują się słowa takie jak kleszcz, borelioza i las oraz połączenie tych słów, czyli kleszcz, borelioza i las. Kolejnym etapem badań artykułów na stronach parentingowych była ocena merytoryczna treści tych artykułów, którą dokonaliśmy w skali 3-stopniowej: 0 brak informacji, 1 informacja prawidłowa oraz 2 informacja błędna. Co z tego wyszło? Jeżeli chodzi o ankiety, wspomnę tutaj o paru pytaniach, takich, do których będziemy mieli również odpowiedzi w artykułach. Po pierwsze, czy rodzice boją się przebywać z dziećmi na terenach, w których mogą występować kleszcze?
wynik bardzo optymistyczny, ponieważ ponad 50 osób zdeklarowało to, że się nie boi, raczej nie boi się przebywać z dziećmi na terenach, w których mogą występować kleszcze. Kolejnym pytaniem było, czy rodzice wiedzą, gdzie te kleszcze mogą występować? Proszę zwrócić uwagę na to, że większość rodziców odpowiedziała prawidłowo. Wręcz prawie wszystkie odpowiedzi były odpowiedziami prawidłowymi. Kolejnym pytaniem jest, jaką profilaktykę przeciwkleszczową stosują rodzice przed pójściem do lasu na tereny zazielenione, może niekoniecznie do lasu. Oczywiście bierzemy też pod uwagę tą profilaktykę, którą się stosuje po pobycie na terenie zielonym. I tutaj ponownie informacja potwierdza, znaczy informacja jest dobra, rodzice dokładnie oglądają swoje dzieci, stosują preparaty odstraszające oraz w odpowiedni sposób się ubierają, tak samo jak ubierają swoje dzieci. No i oczywiście, jeżeli dojdzie do ugryzienia kleszcza, należy się zapytać o to, czy rodzice wiedzą, w jaki sposób tego kleszcza wyciągnąć. Dwie najpopularniejsze metody to jest usuwanie za pomocą pensety lub wykręcenie. Są osoby, które popierają wykręcanie, inne popierają wyciąganie pensetą. Zdecydowanie większość rodziców odpowiada, że jest to najlepszą odpowiedzią jest wyciąganie pensetą. Oczywiście, jeżeli mówi o wykręcaniu, nie chodzi o wykręcaniu jak śrubką, tylko o lekkim przekręceniu i wyciągnięciu do góry. No, można oczywiście tutaj zwrócić uwagę na te 5 odpowiedzi, że należy posmarować olejem, ale oczywiście w takiej grupie badawczej zawsze mogą się takie wyniki pojawić. I ostatnie pytanie, czy według pana, pani z każdym ugryzieniem należy udać się do lekarza? Jeżeli, no jest to dość istotne pytanie, no i tutaj widzimy, że ponad 70 osób zdecydowanie odpowiedziało, że nie. Co na ten temat mówią strony dla rodziców? Mamy wypisane wszystkie 15 stron, które zostało zaproponowanych przez mamy. Jedna strona niestety się nie znajduje. Ona jest zaproponowana, jednak nie udało się jej odnaleźć w przestrzeni internetu. I co ciekawe, w 135 artykułach na tych 15 stronach znajduje się słowo kleszcz, w 42 znajduje się słowo borelioza, w ponad 1650 znajduje się słowo las, natomiast złączenie tych wszystkich trzech słów znajduje się w zaledwie 9 słowach. Jeżeli chodzi o to sprawdzenie tych stron i wyszukanie artykułów, trzeba je traktować z lekkim przymrużeniem oka, dlatego że słowo kleszcz lub las są składowymi innych słów i wyszukiwarki tych na te, które są na stronach własnych stron parentingowych, często wyłapują również te dwa słowa jako składowe większych słów lub są to słowa, które są użyte w innym kontekście. Analizując artykuły, braliśmy pod uwagę te 135 artykułów, w których znalazło się słowo kleszcz. W praktyce było to zaledwie 44 artykuły. Jeden z pierwszych artykułów, jaki przeczytaliśmy, rozpoczynał się od takiego akapitu. Kiedy widok dziecka biegnącego przez łąkę może spowodować ciarki? Wiosną i latem, gdy nawet w parkach i centrum miast może się roić od kleszczy. Po takim wstępie nic dziwnego, że rodzic może się obawiać tego, że coś faktycznie grozi jego dziecku. Artykuł w dalszych fragmentach zawierał coraz więcej kwiatków, które niestety były wręcz aż zadziwiające. Jak wypadły pozostałe artykuły? Klasyfikowaliśmy je na brak informacji dotyczących strachu,
pójścia, dotyczących tego, kiedy należy pójść do lekarza, sposobu usuwania, profilaktyki, jaką należy stosować oraz tego, gdzie znajdują się kleszcze. Jeżeli chodzi o strach, ta klasyfikacja dotyczyła tego, że zero, czyli kolor biały, nie ma odniesienia zupełnie do strachu. Kolor niebieski jest odniesienie do strachu, do lęku, które one mogą powodować, jednak jest to, nie jest to przerażające. I kolor brązowy, że jest to dość straszne. Więc jak widać, większość informacji, która jest zawarta na tych stronach, albo nie odnosi się w żaden sposób do lekarza, do usuwania kleszczy, do profilaktyki, albo do tego, gdzie są kleszcze, albo jest poprawna. I proszę zwrócić uwagę na przytłaczającą zieleń przy elemencie związanym z profilaktyką, gdzie naprawdę te informacje są dość dobre, więc nie jest źle. Jeżeli chodzi o strach, który jest przedmiotem tych badań, to się rozkłada równomiernie na wszystkie trzy stopnie. Także tutaj 1/3 artykułów faktycznie mogła wzbudzać ten strach. Jakie wnioski wyciągnęliśmy z powyższych badań? Odrzuciliśmy wszystkie trzy hipotezy. Po pierwsze, założenie hipotezy o tym, że rodzice boją się przebywać na terenach zielonych, okazało się być błędne, dlatego że zdecydowana większość z nich deklaruje, że się wcale nie boi. Po drugie, hipoteza mówiła o tym, że rodzice mają złą wiedzę, jednak tak jak Państwo widzieli, te cztery pytania dotyczące wiedzy, wszystkie, większość odpowiedzi była odpowiedziami prawidłowymi. I pytanie trzecie, dotyczące zawartości, hipoteza trzecia dotycząca zawartości informacji, czy poprawności informacji, które są na portalach internetowych, również jest tutaj rzecz pozytywna, dlatego że te informacje są w zdecydowanej większości informacjami poprawnymi. No i w tym momencie należy się zastanowić, to w takim razie skąd jest ten strach, który widzimy na co dzień w naszej pracy. Dlatego też warto jest przeprowadzić kolejne działania, takie jak dalsza edukacja rodziców. Skierowana bezpośrednio do rodziców, jest to grupa, która jest bardzo podatna na wiele informacji, które się znajdują w internecie, zwłaszcza na te złe informacje i poszukują połączenia tego ze swoimi dziećmi oraz dalsze analizy. Powinniśmy przeanalizować dalsze elementy, takie jak nagłówki artykułów, które jako pierwsze rzucają nam się w oczy, znów plaga kleszczy. Kleszcze królują w Warszawie. Nie wypuszczajcie dzieci, są kleszcze. Komentarze pod artykułami. Czytając artykuły, komentarze stanowiły kolejną ogromną ilość tekstu, która powinna być w zupełnie inny sposób analizowana. Można tam znaleźć naprawdę ciekawe rzeczy, które mogą budować strach u potencjalnych osób czytających. Kolejną rzeczą są fora internetowe, jak i grupy społecznościowe na Facebooku, na którym ta rozmowa jest nieograniczona i nie jest ona tak bardzo sformalizowana, jak pisanie artykułu na konkretnej stronie. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam Państwa na jutrzejsze warsztaty, na których postaramy się opowiedzieć, w jaki sposób edukować o kleszczach.